dzień dobry moi drodzy. Czy zaczęliście już pracę w swoich ogrodach? Czy zaczęliście już pracę nad pięknym trawnikiem? Przełom marca i kwietnia to już jest doskonały czas, żeby zadbać o swój trawnik, zadbać o ten trawnik tak, aby przez cały rok był piękny i soczysty. Moi drodzy, mój najlepszy na świecie operator kamery powiedział mi dzisiaj, że patrzył w statystyki i tylko 15% oglądających mój kanał go subskrybuje. Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, zachęcam do subskrypcji. Zapraszam również do wstawienia kciuka w górę, no i dajcie komentarz, czy lubicie oglądać te nasze filmy. Rozpoczynanie prac w ogrodzie zaczynam od wygrabiania rzeczy, ale zobaczcie. Cała ta darń tej trawy jest bardzo zwarta i bardzo zbita. Zobaczcie, nie można nawet tam włożyć palca. Grabie też mają problem, mimo tego, że są to grabie takie bardzo ostre, mają problem, żeby wejść. Co to oznacza? Że trawnik wymaga już wertykulacji i areacji. I właśnie tym tematem dzisiaj się zajmiemy. Wertykulacja i areacja, no i coś jeszcze, co się robi, jeśli właśnie zwertykulujecie swój trawnik. W pierwszej kolejności oczywiście trawnik należy dobrze oczyścić, dlatego te moje grabienie. Grabie do czyszczenia trawnika, czyli do grabienia, są różne. Ja właściwie używam trzech różnych. Są to grabie druciane, są to grabie takie plastikowe, bardzo elastyczne, wachlarzowe, większe, które zbierają mi wszystko. I takie bardziej precyzyjne, mniejsze grabie, również wachlarzowe, ale małe, które wygrabią mi ze wszystkich miejsc różne rzeczy. I od tego właśnie zaczynam. Ja już to oczywiście zrobiłem, bo cały ten proces trwa naprawdę cały dzień. Mimo tego, że ja nie mam wiele trawy tak naprawdę, ale i tak zajmuje to bardzo dużo czasu. Właśnie moi drodzy, nie mam wiele trawy, a jakie jest wasze zdanie na temat trawników? Czy wolicie trawę super soczystą, zieloną, czy jednak preferujecie taki ogród beztrawnikowy, gdzie mnóstwo bylin pojawia się i są zapylacze i pięknie to również wygląda? Dajcie znać w komentarzu, jaki ogród preferujecie, czy z trawnikiem, czy bez trawnika. Ja do areacji najczęściej używam ostatnio takich urządzeń, które są na prąd. Już właściwie nie używam tych spalinowych z kilku powodów. Przede wszystkim są cichsze, no i bardziej ekologiczne, chociaż i tak trzeba je ładować. Mam tutaj wertykulator i areator w jednym, zaraz wam o nim opowiem i powiem, co będę robił, ale jak mam oczyszczony już trawnik, to właśnie teraz jest czas na to, żeby przejechać najpierw w jedną stronę. Zobaczycie, ile darni z tego wyjdzie. Najpierw w jedną stronę, później w drugą stronę, a później jeszcze wszystko to zbierzemy tym areatorem, bo on jest też takimi grabiami. Czyli co? Startujemy. Przy pierwszym przejechaniu okazuje się, czy wysokość areatora jest odpowiednia. U mnie wydaje mi się, że jeszcze nie, że może iść troszeczkę głębiej, więc tutaj na tej regulacji zmieniam sobie na jeszcze jeden poziom i myślę, że teraz będzie ok. Moi drodzy, przejechałem już w jedną i w drugą stronę, ale chciałem wam pokazać, zobaczcie, on tu fantastycznie zbiera ten filtr. Zobaczcie, cały ten filtr trawy łącznie z mchem i to areacja i wertykulacja, właśnie wertykulacja w tym momencie, to jest fantastyczny sposób na to, żeby troszeczkę rozluźnić tą trawę, pozbyć się mchu, pozbyć się tych starych źdźbeł i zobaczcie, oczyścić. Zora, pokaż. Przejechałem w jedną i w drugą stronę, zobaczcie jakie nacięcia. I zmieniłem to położenie noży i one dużo więcej nacinają. Najpierw robiłem w jedną stronę, teraz zrobiłem w drugą stronę. Teraz dobrze by było jeszcze, żebym założył tą drugi wałek, który nakłuwa i zbiera dodatkowo, czyli grabi tak naprawdę, ale robi takie mikro nacięcia. Zaraz wam go pokażę. To jest ten drugi wałek, zobaczcie, on ma tutaj druty, on to nakłuwa i zbiera tak naprawdę. Bardzo prosto się go wymienia. Zaraz zobaczycie, tu w tym modelu po prostu
odkręca się tutaj, wyciąga się. Zobaczcie, tutaj jest ten wertykulator, który tnie. I to się tylko szybciutko zmienia i działamy. I wtedy super to jeszcze bardziej oczyści. Jeżeli będziecie często opróżniać ten koszyk, bo naprawdę bardzo szybko się napełnia. Tu jest taka ilość filcu, ale pokazywałem wam na początku, że bardzo zwarty mam ten trawnik. I tak bardzo urósł w zeszłym roku, więc tego filcu było mnóstwo. Ja wywiozłem stąd chyba z 8 albo z 9 taczek w całości, bo my już tutaj kończymy. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak już mamy skończoną tą areację i wertykulację, to co teraz tak naprawdę? Teraz jest jeszcze jeden taki mały zabieg, który powinniśmy zastosować na trawnik. I to jest piaskowanie, żwirowanie. Wysypię tutaj taki drobny piaseczek. Po co? Po to, żeby piasek wniknął w te przestrzenie w trawniku i żeby one się z powrotem nie zablokowały na przykład gliną, która tutaj jest, i żeby to wszystko napowietrzyło się i żeby było tam powietrze, dochodziło do tej trawy i woda super przesiąkała. Jeśli to już zrobię, to dobrze by było troszeczkę nawet podlać ten trawnik, jeśli patrzycie w prognozę pogody i nie będzie deszczu, to dobrze by było troszeczkę podlać, żeby on właśnie wypełnił wszystkie te przestrzenie. A jeśli chcecie zobaczyć, jakie jest 7 kroków do pięknego trawnika, to w zeszłym roku nagraliśmy taki super film. Zapraszam go do oglądania. Link macie w opisie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakich sprzętów ja używam, to również link jest w opisie do tych sprzętów, które użyliśmy w tym odcinku. A ja zabieram się teraz za piaskowanie. Zobaczcie, jak sobie rozrzucam ten piasek, bo można to robić na dwojaki sposób. Można takim siewnikiem nawet do trawy, albo jak macie mniejszy ogródek, to można to robić ręcznie. Ja preferuję ręcznie, ale trzeba wtedy uważać bardzo, żeby nie było za dużo tego piasku, bo za dużo tego piasku też nie wpływa dobrze na trawę. Moi drodzy, jak? Przekonałem was do tego, żeby wertykulować trawnik? Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby go zapiaskować, bo to naprawdę świetnie wpływa na strukturę tej gleby, szczególnie jeśli trawnik rośnie na gliniastym podłożu, tak jak jest u mnie. Ja co roku piaskuję, chociaż mówi się, że trzeba uważać troszeczkę i lepiej to co 2 lata robić, ale ja tego piasku nie sypię bardzo, bardzo, bardzo dużo. Raczej to jest taka powierzchnia tylko drobna, pomaga to oczywiście na powierzchni, wzbogacić tą glebę o możliwość przepływu wody i naprawdę świetnie działa na trawnik. Moi drodzy, skończyłem pracę z trawnikiem. Jeszcze został mi kawałek do tego, żeby wysypać tego piasku, bo oczywiście co się stało? Zabrakło. Zola mówi, że ma u siebie dużo, więc przywiezie następnym razem, a będzie to już jutro. Kończąc, zapraszam was do zobaczenia jeszcze raz, jeśli nie widzieliście naszego projektu Wow Garden. Pamiętajcie, że można zgłaszać tam swoje kandydatury lub znajomych. Mam nadzieję, że ten projekt wam się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Nie zapomnijcie również o subskrypcji i trzymam za was kciuki, za wasze trawniki, żeby pięknie rosły.